Jest taka zabawa literacka, polegająca na tym, że jedna osoba wymyśla pierwszy wers, a druga osoba musi go jakoś atrakcyjnie zrymować. Oczywiście zadanie pierwszej osoby polega na tym, żeby wykombinować jakieś literackie tarapaty, żeby wpakować drugą osobę na minę, a druga osoba musi się jakoś ciekawie wybronić z tej pułapki. Pamiętam, że mój znajomy, który mi o tym opowiadał, dostał taki pierwszy wers. Na niebie świecił księżyc. No i co Państwo na to? Jakby brzmiał drugi wers w wykonaniu Państwa? Zastanówcie się chwilę, podam rozwiązanie na samym końcu, a teraz informuję, na czym polega nasze zadanie. Otóż, gdybyśmy mieszkali nie na Ziemi, ale na jakiejś innej planecie, to zadanie byłoby łatwiejsze, ponieważ Księżyc nie rymuje się prawie z niczym, natomiast inne naturalne satelity innych planet mają o wiele prostsze rymy. Na przykład 30 lat temu, 16 lipca, odkryto księżyc, który nazywa się Pan, to jest księżyc Saturna. I gdybyśmy mieszkali sobie na Saturnie, to zadanie byłoby o wiele prostsze, bo można byłoby powiedzieć: na niebie świecił Pan, a w jurcie bawił Han. Na przykład. Saturn ma jeszcze 81 innych księżyców, bo tyle zdążyliśmy na razie odkryć. 53 z nich zdążyliśmy nazwać, więc proponuję, żeby teraz każdy z Państwa wybrał sobie jakiś ulubiony księżyc Saturna i poszedł z taką zagadką do swojej żony, męża, brata, kumpla, szwagra, przyjaciela i powiedział: na niebie świecił i tu nazwa księżyca Saturna, a Wasz przyjaciel musi odpowiedzieć, zrymować to tak samo fajnie jak mój przyjaciel. No właśnie, jak mój przyjaciel znajomy, który opowiadał tę historię, wybrnął z zadania: na niebie świecił księżyc, a w trawie wąż szukał wężyc. Mam nadzieję, że równie ciekawe pomysły dotrą do mnie tutaj na dole. Zapraszam, Księżnica Podlaska też zaprasza. Nagrody pewne.